Hej, z tej strony Diller i dzisiaj mam dla Ciebie bardzo fajne ogłoszenie, a właściwie konkurs. Konkurs, który możesz wygrać wyjściówkę na tegoroczny IEM w Katowicach. Okej, więc co i jak po kolei. Żeby dostać wyjściówkę, musisz po pierwsze zrobić najlepszy, najbardziej odjechany park rozrywki w Minecraftie, jaki tylko potrafisz. Po drugie, musisz nagrać filmik, w którym pokazujesz ten park, prezentujesz, oprowadzasz nas. A po trzecie, musisz wstawić to na stronę wedelab.pl. Trzy proste kroki, myślę, że łatwe zapamiętania. Czas masz do 22 lutego, więc niestety czasu nie jest tak dużo, pospiesz się lepiej. I słuchaj, wygrywają trzy najlepsze prace, a jedna, najbardziej odjechana, dostaje dodatkową nagrodę, jaką jest zrekonstruowanie twojej właśnie pracy na serwerze Minecraft Ferrite'a. Myślę, że to jest całkiem fajna nagroda, coś nowego w sumie, więc życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że uda Ci się. Do zobaczenia już niedługo na strefie Wedla na IEM-ie. Już przechodząc do właściwego odcinka, witam się z Tobą jeszcze raz. Jesteśmy, jak widać, w Minecrafcie i będziemy na serwerze crafted.pl, to jest mój serwer, o czym prawdopodobnie już wiesz. Będziemy na trybie free build, ponieważ bardzo chciałbym zrobić jedną rzecz. Jest godzina 11, więc nie jest miliard graczy, nie wiadomo ile. Będzie okazja z Wami coś porobić fajnego, więc słuchajcie, co może być fajniejszego jak oglądanie Waszych domków i słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Jako, że mój domek wygląda tragicznie, zresztą, czekajcie, jak sobie dealerek mogę wpisać, okej. Jesteśmy w moim domku. Ty o tym wiesz, mój domek wygląda tragicznie. Mam tutaj, nie wiem skąd nawet, jakiegoś wielkiego konia. Tutaj są i więcej tych koni. O mój Boże, skąd to się... Lama to ja wiem skąd wziąłem, bo lama była z Lucky Blocka, ale jest tutaj bardzo dużo dziwnych zwierząt, nie wiem skąd się wziąłem. Mój domek jest fatalnie brzydki, więc pomyślałem, że świetnym pomysłem byłoby co? Wprowadzenie się do jednego z was. Więc obczajmy, napisz na czacie może. Hej, słuchajcie, mogę się do kogoś z was wprowadzić? Po prostu chcę się wprowadzić, przykimać się, z kimś zamieszkać, bo no słuchajcie, no nie mogę tak żyć, no jestem teraz, mieszkam w bazie, jest naprawdę elegancko, no i to głupio w ogóle, żebym tutaj mieszkał w Minecrafcie, więc dobra, dużo osób chętnych do podzielenia się swoim domem ze mną, to bardzo mi miło, naprawdę bardzo miło, że chcecie mnie ugościć, więc myślę, że zaraz będziemy chodzić po waszych domach i wybiorę taki najfajniejszy, w którym zamieszkam razem z kimś, to byłby głupi pomysł, wpadłem na niego przed chwilą, więc cóż. Okej, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w ogóle dzisiaj będę robić zaraz gigantycznego burgera, więc koniecznie wpadnij na drugi kanał, obczaj jak to wygląda. Przepraszam bardzo, że te filmy się pojawiają tak rzadko ostatnio na kanale. Jak mówię, dużo teraz vloguję, chcę tego spróbować. Nie martwcie się, Minecraft będzie, bo dużo mi się pisze: Diller, przestałeś nagrywać Minecrafta? Już nigdy nie będzie Minecrafta. Będzie Minecraft, jest właśnie teraz Minecraft, będzie. Po prostu teraz jest troszkę rzadziej, bo troszkę mam nie o to ochoty. Teraz, okej? Okay? Teraz, w tym momencie. Więc tak, zobaczmy może, kto się chce, żebyśmy tego wprowadzili. Pierwsza osoba napisała do mnie. Co? Wszyscy piszą co, ale nie, czy ktoś może... Do mnie. Zupkacz, okej, to DTP Zupkacz. DTP Zupkacz, jesteśmy u Zupkacza, no nie, no Zupkacz, mordo, no to zbudowałeś, to jest coś ciekawego, ale... Tutaj w takim czymś mieszkać magazyn, no jest magazyn, niby jest magazyn, Zupkacz. Całkiem spoko, ale kurczę, mordo, tutaj jest nawet nieświetlone, ja się tu boję. Nie mogę tu zamieszkać z tą, bardzo mi przykro. Przepraszam cię, Zupkacz, bo bardzo fajny nick, naprawdę super nick, Zupkacz, jeden z lepszych ników, jakie słyszałem, ale no nie mogę tutaj zamieszkać z tobą, no tutaj masz sklep, więc nie, no nie mogę mieszkać w sklepie, przepraszam, no, wiem, że wybrzydzam, ale mogę wybrzydzać, tyle osób chce, żebym zamieszkał z nimi, to mogę kogoś innego, więc Zupkacz, powodzenia w budowaniu domku, idziemy dalej, DTP, Aduska 1325, okej, okay, więc idziemy do Aduśki, Aduśka, nie masz domu, czemu się, chyba, że chcesz, żebyśmy rozumiem. Wszystko jasne. Ty chcesz, żebyśmy razem zbudowali ten dom. Nie no, jak widzisz, ja nie umiem budować domów ładnych ostatnio, zwłaszcza, więc kurczę, no odpada, no ja nie zbuduję się ładnego domu. Zobacz, Dillerek, a baza? No właśnie, w Minecrafcie nie mam bazy, chyba że mi zbudujecie w domu, wiecie, bazę w Minecrafcie, to wtedy może zamieszkam w bazie. Właśnie, jeżeli ktoś zbuduje na serwerze crafted.pl bazę, jest filmik w karcie, jak oprowadzę po bazie, to byłoby naprawdę mega, to by było naprawdę dziwne aż, ale nie, serio, jeżeli ktoś zrobi to, to by było magicznie. Ale dobra, nie będę to nawet liczyć, a Duśka, trochę mały ten domek. Mały, to dużo powiedziane, go nie ma. No więc ktoś inny może mnie przenocuje? A Duśka, jak jest. Dobra, to ktoś inny mnie przenocuje. To jest moje pytanie. Do mnie, dealer do mnie. Okej, okay. DTP, Niteczek. Okej, okay, Niteczek. Niteczek. Twoja chata wygląda
Czy ty jesteś dziewczyną? Czy twoja chata? Bo nie jak się do ciebie zwracać, chyba jesteś dziewczyną. Więc twoja chata, niteczek, bardzo wygląda obiecująco, bardzo ładnie. Chata, to jest willa. Jak tu piecisz, ogromny dom. Bardzo ładnie wygląda. Chyba wiesz, co zamieszkałem. Niteczek, twój dom kusi. Jest jakaś dodatkowa sypialnia? Bo chciałem mieć własny pokoik, jeżeli to nie problem. Jak już się wpraszam bezczelnie, to jeszcze bezczelnie żądam pokój. Niteczek, zobaczymy co napiszę. O, oprowadza mnie, dobrze, Niteczek, tutaj oprowadza nas. Co to było? Okej, okay. Szukam dziewczyny ze skidem. Dobra, nieważne. Co to jest? To jest moja sypialnia? To dla mnie, Niteczek? Okej, dużo widzę osób się zebrało, dużo tutaj chętnych naglądania domu Niteczek ze mną. Nic nie odpisuję na razie. Tak, dealer. Okej, czy to jest dla mnie? A ty gdzie? Bo to wygląda podejrzanie, bo to wygląda mi na jedyną sypialnię. Czy to jest nasze wspólne sypialnie? Niteczek, ja się nie piszę na nic więcej niż wspólne mieszkanie póki co, okej? Tak nie od razu, okej? Dealer, na strychu. Ty na strychu? Ty będziesz gdzieś na strychu, a ja w twojej sypialni? To się czuję trochę bezczelnie. Jak coś, to ja mogę na strychu. Mi tam rybka. Lubię na strychu. Na strychu jest klimatycznie. Zapewne nie ma żadnych okien. Troszkę bardziej jak w piwnicy tutaj jest. Ale mogę na strychu. Ja mam łóżko. To nie jest tak, że nie mam łóżka. Okej, więc Niteczek jest opcją. To dobra. Dzięki Niteczek rozważę. Okej, to rozważymy. Ktoś jeszcze mógłby mnie przenocować. No wiecie, wiem, to już bardzo pasuje, jest bardzo ładny, ale chcę znać inne opcje. Musimy sprawdzić, czy ktoś jeszcze nie ma jakiegoś fajnego domu do innego. Więc tak, Niteczek, zapamiętam tutaj, że możemy znaleźć Niteczek. Kto jeszcze? Okej, widzę, że tutaj Iwo14, dobra, DTP Iwo14. Co ma Iwo do zaprezentowania? To wygląda dziwnie. Chyba Niteczek jest lepszą opcją, mi się wydaje, ponieważ to jest mocno niedokończone. No ale to jest muzyka. Niteczek, Niteczek, raczej nie. Raczej bardziej Niteczek niż Iwo. Co dalej mamy? Proszę, ja to było. Dobra. Ja. Okej, X, Axel, dobra, DTP, X. X, Axel. Podłoga, X. Okej, i to jest działka X, a X, Axel, XX. To brzmi poważnie. No niby, tu jest parkour. Nie ma żadnego łóżka. To nie wygląda za dobrze, Axel. W sensie jako coś do czego do mieszkania. Tutaj jest, widzę. Chyba że to jest to. Czy tutaj mogę zamieszkać? Nie, to jest wejście na parkour. To definitywnie nie jest miejsce do mieszkania. To są lawy rozłożone tak. O, tutaj mogę spłonąć. Nie, sorry. Axel, bardzo fajnie. Tutaj masz projekt. Widzę, zarabiasz sobie pieniążki na serwerze robiąc parkury. Ale niestety nie za bardzo. Nie za bardzo, mordo. Ripster mówi, ja mam willę, tepaj si. Dobra, no to zobaczmy. DTP, Ripster. Może wpisać. Ripster, Plagames. Enter. Dobra, co my tu mamy? Ripster. Co tu masz? Czy to jest willa? To jest willa. To chyba będzie willa. A nie jest willa, to jest różnica. Masz fajne ogrodzenie tutaj. To może być ładne bardzo w przyszłości, ale no, ziomie, jakby gdybym jeszcze umiał pomóc, to jeszcze byłaby to możliwość, ale no, wiesz jak buduję. Widziałeś mój domek, patrz, to jest mój domek. Chcesz, żebym tak w takim stylu wykończył ci twój dom? To nie jest dobry pomysł, wierz mi. Dobra, Ripster, mieszkasz ze mną? Ripster, muszę chyba podziękować, ale wiesz, miło mi. Dobra, zobaczymy co tu jeszcze. Kto tu jeszcze? Robię sklep w Willi Player. No to ja nie chcę w sklepie mieszkać. Jeszcze mnie sprzedaż i jak to się skończy? Ktoś jeszcze może ma willę? O, Sid! DTP, Sid 45. Okej, okay, co my tu... mamy tutaj konkurencję. To wygląda całkiem dobrze. Iwo, ja byłem u ciebie i to nie jest wcale wielki dom, w którym mogę już zamieszkać. Ja tu potrzebuję teraz noclegu, bo ziom, ja nie mam gdzie spać na serwerze. Czy mam gdzie spać, ale tam nie chcę spać, bo tam jest strasznie. I nachodzą mnie ludzie, bo jakby cały czas stoją ludzie, więc chwila. Ja jestem, na czyjej działce teraz jestem? Teraz jest Sida 45. To wygląda fajnie, jest jeszcze niewykończone, ale szczerze mówiąc, to wygląda bardzo fajnie. Tutaj otoczenie jest zrobione, jest tutaj garaż. Mogę nawet w garażu mieszkać, jeśli chodzi o mnie. Ja mogę mieszkać w garażu, mogę być garażowym typem. Mogę być jak Adam, który mieszka w bazie, czasami na kanapie. Tylko jakby pokaż mi, gdzie mogę kibać, Sid.
Dobra, więc pytałem się Sida, gdzie mogę się kimać, to jest ważne. Idziemy na górę, prowadzi na górę. Tutaj, o, to jest dosyć królewskie łoże. To jest całkiem spoko łoże. Ta opcja do mnie przemawia. No więc dziękuję bardzo Sid za propozycję, to jest rzeczywiście do rozważania. Masz może jakąś kuchnię? O, zbierają się ludzie, zbierają się ludzie. Więc może być ciężko to ogarnąć. Sid, gdzie jesteś Sid? Jest Matio, jest Kit, jest Sid, o jest Sid! I co przecież tutaj, okej, okay, jest kuchnia tutaj, dobra, jest kuchnia, jest tutaj elegancko. No, rzeczywiście dach nie jest wykończony, ale reszta jest całkiem spoko. No dobra, więc mamy dwie jakby wille do wyboru. Teraz jest pytanie do was, która według jest fajniejsza, u kogo powinien zamieszkać, a może u ciebie powinien zamieszkać, więc jeśli uważasz, że to powinien u ciebie zamieszkać, to mi napisz w komentarzu, wyślij domek swój czy coś. Ja będę szukać tego domu dalej, myślę. Albo Niteczek, albo tutaj Sid są moimi faworytami z dzisiejszego odcinka. Napisz w komentarzu, koniecznie wpadnij, jak mówię, do odcinka, gdzie robimy największego burgera, jakiegokolwiek widziałem w życiu, prawdopodobnie ty też. Więc cóż, słyszymy się już niedługo i widzimy się na jemie, jak było mówione we wstępie, na strefie Wedla. Do zobaczenia i cześć!